Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, jestem oczywiście Kroxy, na CSGO Skinsie się znajdujemy i otworzymy sobie jakąś skrzyneczkę z promocji. No widzę, to jest skrzynka D, 65 zł, fajna promocja, więc dwie na raz, zobaczmy jak nam oczywiście pójdzie. Przypominam oczywiście o kalendarzu, jak chcesz wziąć udział w subdzwonej, łapa w górę pod filmem, komentarzek oczywiście napisz i dołącz na Discorda, będę oczywiście to sprawdzał i oczywiście użyj kodu Kroxy na CSGO Skinsie, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny plusik i wpisujesz oczywiście kodzik Kroxy przez 2x, dajcie skrzynkę na start za free i przed każdą wpłatą 10% więcej, przed każdą wpłatą oczywiście tutaj masz wszelakie metody płatności, jakbyś chciał sobie pieniążka wpłacić, to 10% z każdą oczywiście wpłatą możesz dostać. Kodu możesz oczywiście używać dowoli. Otwórzmy skrzynkę tutaj eventową, skrzynka Basket, 126 zł za 3 sztuki. Zobaczmy jak nam pójdzie z USP Neonoid. Generalnie wczoraj były pierwsze dwa mecze ćwierćfinałowe Majora. No, powiem wam tak, no jak oglądaliście mój pick'em, to wiedzieliście co, że tak powiem, stawiałem. Jak nie oglądaliście, no to oczywiście mecz Vitality Cloud9, dałem do wyjścia Cloud9, Face Spirit, dałem do wyjścia oczywiście Spirit. No większość ludzi, kurczę, no dawało jednak mimo wszystko Spirit do wygrania całego turnieju, tak? I tak samo ja powiedziałem, że jeśli miałbym dalej szansę na diament, to właśnie celowałbym w to Spirit, no ale... No, stało się wczoraj tak, jak się stało i Face wygrało z Spirit, Vitality wygrał z Cloud9, więc 0 na 2 mecze trafione wczoraj, to mi się podoba, tak? Dzisiaj będzie lepiej, mam taką nadzieję. Dzisiaj meczyki oczywiście Eternal Fire, Navi oraz co? Mouse Sports G2. No i tak, jak oczywiście wam mówiłem, no ja tutaj celuję w wygraną Eternal Fire i wygraną Mouse, więc mam nadzieję, że dzisiaj może w końcu jakiś kupon siądzie, tak? Bardzo bym chciał, żeby to weszło. No i jutro gra Face ze Spirit, tak? To możecie napisać w ogóle w komentarzu wasze typy na ten mecz, bo ja szczerze totalnie nie mam pojęcia. No celowałbym chyba wygraną Face. No Face jednak, kurczę, tym meczem wczorajszym ze Spirit, no chyba pokazało mi, że nie warto w nich nie wierzyć, tak? Ja w to Face tak średnio wierzyłem i odbiło mi się to czkawką trochę, więc jutro może, no, kminie albo powyżej 2,5 mapy, albo właśnie w czyste Face uderzyć, ale no dajcie znać, jak wy byście oczywiście celowali w wynik tego meczu. 10,4% Marble Fate. Myślę, że taka bitwa na zaczęcie, no takie to już jest trochę... już trochę gadam, tak? Już trochę ten film trwa. No ale zobaczmy, jak te skrzynki z Marble Fade'em się popiszą. Ostatnio tak, kurczę, no niezbyt dobrze dla mnie dają. No ale zobaczmy, albo Power Wildfire zaczyna się od niej, ale w drugiej skrzynce. No, no jakby w pierwszej poleciało, to by było, no, byłoby spoko. Bardzo ładne tutaj skiny trafią. Zobaczcie, jakiś karabin, jakieś rękawiczki. Pięknie naprawdę to wygląda. No może mi by w końcu mogło coś sypnąć, co? Byłbym zadowolony. Bardzo mi się cieszę z takiego obrotu spraw. No ale póki co, no muszę się nacieszyć tylko albo pompą. Połowa skrzynek za nami. Jest jeszcze szansa na tą kosę. No jest jak najbardziej. No teraz mój oponent trafia Kałacha. Okej. No ale dalej wygrywamy, tak? Zobaczmy, czy tu się coś jeszcze wydarzy w tej bitwie. Ostatnie dwa otwarcia. Dwie szanse na Marble Fade'a. No zobaczmy. No jeżeli to się skończy tak, no to będziemy na minus. No połowę tego, co wydaliśmy, tak? No jesteśmy właśnie tą połowę na minus. 500 zł, 560 jakoś, może troszkę więcej. 2000 zostało nam w balansie. No kurczę, coś nieprzekonywująco. Naprawdę coś nieprzekonywująco. Zaczynamy, no może 50-50. Może to będzie klucz do sukcesu. Ja tak, kurczę, mało w sumie zazwyczaj ruszam. Dorzućmy jeszcze potem na koniec. Żeby coś się działo na końcu, tak? To dorzućmy Royala, 1200 zł. Kurczę, mogłem sobie odpuścić Royala i wrzucić tamtą... Jak ona się nazywała? Luxurious. Ale no, już dobra, niech będzie tak. Lecimy. Skrzynki 50-50. Łącznie 16 skrzynek, 5 tutaj z emeczkami, 5 z kałaszkiem, 5 z Juspikiem, więc zobaczmy. Póki co, no niestety MK hiperbestia dla mojego oponenta. Następne otwarcie Bazyliszek dla mnie, no to jest ta MK
No nie jest ona jakaś mega, mega niesamowita, tak? No ale ten profit z tej skrzynki chyba daje. Ojejku, ojejku, ujujuj. Nota Cyber... O jest! Dobra, to będzie chyba battle coś przegrany, no to już będzie. Naprawdę ciężko wrócić do tego. No mój oponent na 5 tutaj skrzynek trafił... Ile? 3. 3 emeczki. No ale jakie emeczki, tak? No teraz ten nas... Na 13 no chciałem powiedzieć, Frenzied Misty. No niby jest, no ale to jest 60 zł. No to takimi kurczę skinami, no ciężko będzie do tego wrócić. Zwłaszcza, że te M-ki, no zobacz, no jedna kosztowała 200 zł. Najdroższa. No właśnie, leci mu kawałek stat tracku jeszcze. No to jest strata 300-400 zł. Co to za USP? 41 zł. No dobra, no ale no... No musi tu coś mocnego spaść, jeżeli nie spadnie nic mocnego. No to jest GG. Znaczy ja wierzę, że ten Royal jest w stanie to nadrobić, tak? No ale no, nie z takimi skinami, jakie lecą tutaj mojemu oponentowi. Macie otwarcie kolejne. Jest Blueprint. 28 zł. Ojejku, Black Lotus. No to będzie ciężko już do tego wrócić. 400 straty. No i zobaczmy, no nadzieja w skrzynce Royal. Jakiś noszyk spadł dla wuja. No spadają rękawice, no ale to nam nic nie daje. Jest to strata i jest to niestety moja przegrana. Dołączę tutaj do bitwy jakiejś. Young Simple. Zobacz, skrzynka Ninja, skrzynka Water i Legend. Tam troszkę ich jest. 56 zł z tej pierwszej. Okej, okay, no nie zaczynamy źle. Dalej jakaś MP7. No jest dominacja póki co, tak? Jest dominacja, trzeba to sobie powiedzieć. Kałach Redline z 67 złotych. Następna tutaj skrzynia leci. Oj, ten Manowar może być nieciekawy. 160 zł. No już ta przewaga do 50 zł nam spada zaledwie. 24 do 27. Trzy skrzynki jeszcze przed nami. No zaczynało się naprawdę dobrze, a ja tutaj już kurczę się martwię, czy na pewno tą bitwę dowieziemy do końca, bo to jest przewaga tylko 50 zł. No a mój oponent tutaj wraz. Ostatnie otwarcie. Zobaczmy. No szczerze nie wiem. No dobra, uratowało nas to. 554 zł. No coś weszło, tak? No ale to nie jest to. To nie jest to, czego my oczekujemy. No jak kurczę trwoga, to te skrzynki Marble Fate, tak? Wrzucamy 10 skrzynek. No i liczymy, że tym razem te skrzynki no dadzą mi tutaj tego Marble Fate'a. Przede wszystkim na niego liczymy, tak? Pierwsza skrzynka, pierwszy Marble Fate, no, no blisko, blisko, bliutko, tak? Kolejne otwarcie. Zobaczmy, czy tym razem... No to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to. Otwarcie kolejne. Również niestety nic dla wuja tutaj nie wpada. Otwarcie kolejne. Dalej nic. No kurczę, no zaraz będzie połowa skrzynek. Już piąta skrzynka leci. Dalej, o jest, no chyba nie tak chciałem, żeby to wyglądało. 1600 Marble Fate. No, skrzyneczko, skrzyneczko, ja cię teraz proszę. No proszę. Nie rób sobie żartów z wuja. Trzy szanse na tego Marble Fate'a. No daj, ja wiem, że chcesz. No ja wiem, że chcesz. No daj mi ostatnie, proszę. Come on. Jest, mamy to, dobra. Tylko teraz, żeby w ostatniej się... To będzie 50-50, stary. Jeżeli tu nic nie spadnie, mamy 50-50. Proszę, to zwróci nam... To odkuje nam cały opening, proszę. Mamy to, nice, zajebiście. 3-300. Dominacja! Dominacja genetyczna, stary. 3500. Dobra, wracamy do gry. Back to the glory, stary. 5 takich. Dobra, 5 takich, jeden Luxurious. I niech będzie Royal. 200. Bitwa taka. Zobaczmy. No kurczę, jestem ciekaw, jak ono się tutaj zaprezentuje. Losowy bot Alex. Z Alexem będziemy się pizgać. No i zobacz, pierwsze otwarcie, rękawiczki dla wuja. Dobrze, zaczynamy. 364 zł. Jest to zaczęcie całkiem sympatyczne, tak? Trzeba to sobie powiedzieć, sympatyczne otwarcie. Zobaczmy dalej, jak nam pójdzie. Jest Deagle, jest emeczka, okej. Okay. Jest to w granicach tolerancji. Mówi się, jest to w granicach tolerancji. Następne otwarcie, MK. Za 500 zł. Oj. Oj, no robi się nieciekawie. 300 zł. Jakoś przewagi. USP Print Stream. Nie, no czemu ta MK Eagle tyle kosztuje? Proszę, Royal!
zaczęło się naprawdę bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze się zaczęło. No dobra, 1400. 1400, tak. No ja mam tu pomysł, ale nie wiem, czy jest to... Czy jest to na pewno mądry pomysł? No, skrzynki 1%, 6 sztuk. 6 sztuk. No, dobra, wiem, że to... No wiem, że to jest to nieodpowiedzialne, tak? Jest to bardzo nieodpowiedzialne nawet. Ale zobaczmy, to jest zaledwie 6%. 6% na AWP DZ Hydra w tych 6 skrzynkach. 6 skrzynek 1%. Czy to się uda? Szczerze wątpię, ale stawiam wszystko na jedną kartę, tak? Stawiam wszystko na jedną kartę i proszę, skrzyneczko. Skrzyneczko moja piękna, kochana. Daj dla wuja na święta. Na Wielkanoc, tak? Zobacz, ostatnie otwarcie, czy tu się jeszcze coś dobrego wydarzy? No niestety nie. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. I użyj kodu. Użyj kodu. Mam nadzieję, że będziesz oglądał się mecze Majora. I jak wygra Eternal i Maus, to będziesz się cieszył, że wuja wygrał pieniążkę. Dzięki za oglądanie. Siema!